Ślubna moda to coś naprawdę magicznego, a jej siła tkwi w tym, że jest ponadczasowa. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Mediolanie, Tokio, Londynie, Warszawie czy Krakowie, ślubna elegancja zawsze będzie na czasie. Nadchodzi rok 2025 i przynosi ze sobą nową falę trendów, które sprawią, że panny młode będą czuły się jeszcze bardziej wyjątkowo. Wyobraźcie sobie suknie, które nie tylko pięknie wyglądają, ale opowiadają historię o marzeniach, wolności i odwadze bycia sobą. Przyjrzyjmy się trendom, które będą królować w nadchodzącym roku. Pierwszy trend, który przyciągnie uwagę, to nowoczesne tkaniny i luksusowe tekstury. Już nie tylko klasyczny jedwab czy koronka, teraz mamy materiały, które mają coś więcej do powiedzenia. Ekologiczny jedwab z recyklingu, kaszmir zmieniający kolor w zależności od światła oraz tiul z włókien roślinnych. Klasyka połączona z nowoczesnością, asymetryczne panele, trójwymiarowe hafti, wszystko to daje sukniom świeżość i wyjątkowy charakter. Inspiracje naturą to kolejny trend, który z pewnością podbije serca panien młodych. Delikatne hafti inspirowane kwiatami, liśćmi i leśnymi pejzażami. Romantyczne, subtelne motywy idealne na ślub w plenerze, gdzie natura staje się najpiękniejszym tłem dla historii miłości. Kolejna rzecz, która zmienia zasady gry, to odważne kolory. Ślub to nie tylko biel. Rok 2025 to pastelowe róże, chłodne błękity, złote nici, ombre i subtelne różowe hafti. Coraz więcej panien młodych decyduje się na błyszczące elementy w szmaragdzie, rubinie czy złocie, dodające blasku każdej stylizacji. Asymetria i architektoniczne kształty to coś, co zobaczymy coraz częściej. Suknie z jednym ramieniem, zaskakujące cięcia, geometryczne formy to moda dla odważnych, które chcą powiedzieć: jestem sobą, jestem wyjątkowa. Suknie modułowe i zdejmowane elementy to trend dla tych, które cenią sobie wygodę. Jedna suknia, ale kilka stylizacji. Zdejmowane rękawy, odpinane trini suknia zmieniająca się wraz z ceremonią, z formalnego wejścia do kościoła na lekką kreację na przyjęcie weselne. Minimalizm z akcentem na detal, proste kroje, bez nadmiaru zdobień, ale z perfekcyjnie dopracowanymi detalami, jak subtelne hafti czy delikatne perełki. Styl, który mówi: mniej znaczy więcej i jest idealny zarówno na nowoczesne śluby, jak i ceremonie w zabytkowych wnętrzach. Na koniec powrót do tradycji w nowoczesnym wydaniu. Bufiaste rękawy, koronki, gorsety klasyka w nowym, świeżym kontekście. Połączenie tradycji z nowoczesnymi tkaninami daje efekt prawdziwego dzieła sztuki. Podsumowując, moda ślubna w roku 2025 to odwaga, kreatywność i piękno, które nie znają granic. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, każda panna młoda znajdzie coś, co podkreśli jej indywidualność. Niech każda suknia będzie manifestacją miłości, odwagi i siły. To więcej niż strój, to sposób, w jaki mówisz światu: to jestem ja, gotowa na ten wyjątkowy dzień.